Zawsze byłem dziwakiem, zawsze byłem inny, wiesz, pchałem się między różnych ludzi, wiesz. No, moja mama zresztą sama mnie no, wychowywała i często się bała o mnie, bo ja potrafiłem jeszcze, no, jak mieszkaliśmy w slumsach, siedzieć z żulami, siedzieć praktycznie z każdym. Z każdym się dogadywałem, czy to był wtedy jeszcze pan milicjant, czy tam cokolwiek. Ja jestem Hanysem, pochodzę z Gliwic, no, jestem Ślązakiem. Mieszkałem przez wiele lat wpierw w blokowisku, a wpierw mieszkałem w slumsach, potem w blokowisku, a zawsze wiesz, ciągnęło mnie do natury. Okazało się, że odziedziczyłem gospodarstwo po moim ojcu i wpierw to miało być wszystko sprzedane, ale coś mnie pewnego dnia mnie tknęło, że jednak spróbować tu jednak zamieszkać. Mamy kawałek huby, zrobimy z niej kadzidełko do odstraszania owadów i bez chemicznych substancji. Aha. Masz odstraszanie tego towarzystwa całego. Ten właśnie mój pierwszy łuk, bo właśnie stwierdziłem, że w takim razie wejdę do bractwa rycerskiego, przynajmniej zacznę od łuku. I okazało się, że naprawdę to było rewelacyjnym dla mnie rozwiązaniem, jeśli chodzi też właśnie o stres. O jakieś to właśnie nerwy, gdzie miałem problem też z rozładowaniem tej energii czasami mojej, gdzie no powiedzmy samo bieganie z psem nie zawsze mi do końca wystarczało, też musiałem jakoś coś robić innego. Gdzie na przykład właśnie będąc wściekły na worku sobie rozwaliłem nadgarstek, kopiąc dół szpadlem, połamałem szpadel, kosę połamałem przez parę minut. I okazało się, że właśnie jak ten pierwszy łuk kupiłem, że ten łuk pozwala mi to całą właśnie energię taką właśnie no, wywalić z siebie tą negatywną i powoli zaczynam się właśnie wkręcać to całe właśnie rycerstwo. Zawsze gdzieś tam trochę taki byłem jak właśnie ten Robin Hood, bo zawsze starałem się bronić słabszych. Mimo to, że czasem potem to też obrywałem, ale zawsze uważałem, że warto jest bronić ludzi słabszych, no, którzy są tam czemuś no, niewinni. Jeśli, no, uznawałem nawet będąc moimi kolegami, którzy uważali, że ktoś tam co na coś zasłużył, a ja uważałem, że nie, to po prostu stawałem po jego stronie. Mimo to, że stawałem przeciwko właśnie nawet swoim. Cześć, Moki. No podejdźcie, no co tak się ten boicie? Cześć, nazywam się Leszek z lasu. Chociaż te obecnie nazywają mnie coraz częściej Leśny, żeby było jeszcze krócej. Ja uwielbiam kontakt z dzieciakami. Zawsze z nimi miałem rewelacyjny kontakt. I właśnie na turniejach zazwyczaj wspieram chłopaków. Niezależnie czy jestem zaproszony, czy po prostu tam trafiam przypadkowo. Właśnie z tą tarczą, łukiem i okazuje się, że to właśnie ja mogę się z tymi dzieciakami fajnie tam bawić, bo mam te łuki też takie lżejsze. To jest jeżyna. Jest naprawdę też wspaniałym i zielem i daje też wspaniałe owoce, łącznie z kwiat, liście. Łodyg jeżyny można też używać do robienia sznurów. Jak się no, nie ma sznurka, tam do zakładania obozowiska takiego właśnie średniowiecznego, czy w ogóle, można też użyć właśnie jeżyn. Nie wiem, czy tam widzicie stąd, czy tam na wieżę byśmy tam podeszli, albo nie, taki wysoki, rosną takie wysokie roślinki z takimi wielkimi kwiatami u góry. To jest barsz sosnowskiego, do tego się no, nie wolno zbliżać. To może was bardzo poparzyć, a nawet zabić. Zapraszam was tutaj do mojego leśnego królestwa. Tutaj się najlepiej czuję. Tutaj też czasami ze znajomymi obozujemy. Widać, że ktoś tutaj obozował. Chyba nie do końca legalnie. Ale nic to. Więc myślę, że rozpalimy sobie ognisko, tak? Mhm. Tak?
Robimy ognisko? Tak? Chodźcie. Pomożecie mi w takim razie. Spanie w lesie to jest w ogóle no coś, nie wiem, no trudno to opisać tak naprawdę. Niezależnie czy to jest zwykły bushcraft, bo też jestem trenerem bushcraftu i też ta też się bawię, czy to jest właśnie zabawa w rycerstwo, to jest właśnie coś, co pozwala, wiesz, rozładować, no, wywalić siebie wszystkie, wiesz, swoje gdzieś tam jakieś takie mniejsze lub większe problemy i wygadać się. I też przede wszystkim zdobywanie wiedzy, ciągle zdobywanie jakiejś tam dodatkowej wiedzy. Na przykład właśnie, żeby taką właśnie maczugę brano taki kawałek choinki, obcinano je w taki sposób. Najprościej było to po prostu włożyć do ogniska, żeby się końcówki opaliły, a później już to strugano, żeby zaostrzyć. Poza tym drewno się też właśnie już hartowało też przy okazji i stawało się twardsze, bardziej wytrzymałe. No i przy okazji też było łatwiej to zastrugać. Widzicie, jak się fajnie ostrzy? I do ogniska znowu, na trochę. Tymczasem można było już strugać następne. O, bardzo ładnie się zapaliło. Kitajec małopolski, kiedyś zwany, ogólnie to się nazywał nasieką. Wiecie, jak się to robiło? Nacinało się kawałek jakiegoś tam rosnącego już tam gdzieś tam drzewa i się wbijało różne rzeczy w to. Na przykład tu macie wbite kamienie, to są krzemienie, które były wbite w drzewo i drzewo po prostu potem zarastało. Więc to stawało się bardzo wytrzymałe. Ciężko to było, wiesz, wyrwać. A nawet jak uderzyłeś, tak to właśnie no, widać, czubka już no, nie ma, to miałby zrobione jako bardziej mój kogucik, bo to miało mieć kształt właśnie uba koguta. Niestety okazało się, że kolega przywalił tym w hełm, bo trzeba sprawdzić siłę i co się stanie z hełmem i niestety skruszył czubek. Ale faktycznie wytrzymało to, no i w hełmie wygniotło dziurę. Także to jest ten. To była właśnie broń ludzi biedniejszych, skromniejszych. Potem nawet jak już mieszkaliśmy na blokowisku, to też wiesz, i będąc nawet punkiem, kumplowałem się też ze skinheadami. No, z każdym się kumplowałem, bo z każdym zagadywałem, z każdym, wiesz, praktycznie każdą większość moich walk, tak zwanych, wiesz, na ulicy, wygrywałem przez to, że zaczynałem rozmowę. Nigdy, kiedy dochodziło do rozmowy, dostałem po gębie. Parę razy miałem kontakt właśnie z uzbrojonymi kursownikami, którzy nawet tam gość miał KBKS, tam coś innego i w momencie, kiedy wiesz, po prostu rzuciłem mu toporem przed twarzą w drzewo, no teraz niestety wiem, że to no, nie do końca było dobre, tym bardziej zobaczyłem, że gościu próbuje do mnie wymierzyć, więc ten gość w tym momencie ten karabinek no, opuścił, bo się faktycznie się przestraszył i była ręka na strzały, na łuk i też wiesz, było kto jest szybszy, nie? I po prostu wycofywali się dzięki temu. Wiadomo, kiedy czuję się zagrożony, kiedy muszę postawić na swoim, to po prostu stawiam, nie? Ale jeśli mogę, to po prostu staram się rozmawiać, więc prowadzę inne walki, bardziej słowne, próbuję się z każdym praktycznie dogadywać, niezależnie czy ta osoba jest agresywna na samym początku, czy nie, dlatego, ale jeśli muszę, to po prostu uderzam.